serce zabiło mocniej w tym trzecim secie? Wydawało się, że po tych dwóch pierwszych mecz zakończy się wynikiem 3-0. W trzecim nie, bo to właściwie chłopaki z Iranu mieli cały czas przewagę, ale w czwartym bardzo mocno zabiło, bo wydawało się, że mecz już pod kontrolą, wynik kontrolowany, a tu nagle po 23 gdzieś zgubienie koncentracji przez naszych chłopaków w połowie czwartej partii. No ale to było więcej emocji, każdy się z nich tłumaczył, że właśnie chce, żeby publiczność też pożyła, żeby się też podenerwowała, no, ale oczywiście to w żartach. Bardzo wysoki poziom, bardzo dobry mecz. Cóż, nasi chłopcy znowu pokazali, że są mistrzami. A czym Iran zaskoczył, jeśli zaskoczył pana? Nie, nie zaskoczył. Ja myślę, że oni nawet grają troszkę słabiej niż w zeszłym sezonie. Tutaj widać między zespołem a trenerem nie ma takiej współpracy jak kiedyś. Serb już chyba nie ma takiego dużego wpływu na tą drużynę. Troszkę chłopcy z Iranu chodzą swoimi ścieżkami. Ale pokazali oczywiście tą swoją naturalność, tą swoją dobrą taktykę, tą skoczność, żywiołowość, taką charyzmę. No bo to rzeczywiście zespół ze światowej czołówki. Nieprzypadkowo są w ósemce najlepszych zespołów rozstawionych w lidze światowej. Bardzo dobra drużyna z bardzo dobrymi technicznymi poukładanymi zawodnikami. Trener Iranu wykorzystał wszystkich zawodników dostępnych. W trzecim secie, kiedy dokonał tych kilku zmian, ewidentnie to zdynamizowało grę i trudno się było Polakom do tego dostosować. Tak, rzeczywiście zaskoczył tym ustawieniem, zmianami. Właściwie druga piątka wjechała na boisko, troszkę zaczęli inaczej grać. Nasi troszeczkę blokiem przestali czytać grę przeciwnika i dlatego ta zdecydowana przewaga w trzeciej partii. Już nie zdążyliśmy podgonić w końcówce. No ale w czwartej wróciło, szczególnie w tej pierwszej fazie, wszystko na swoją drogę i wydawało się, tak jak powiedziałem wcześniej, że kontrolujemy ten pojedynek. No a tutaj mieliśmy bardzo nerwową końcówkę. Dobrze, że u nas Bieniek nie doznał kontuzji, w przeciwieństwie do chłopaka z Iranu, tam chyba lekko podkręcona kostka. Co jeszcze do poprawy przed sobotnim spotkaniem u nas? Nie ma jakichś tutaj elementów. Troszeczkę mam wrażenie, że Fabian Drzyzga nie do końca wykorzystywał środkowych. Z Bieńkiem bardzo dobra gra, ale mamy Piotra Nowakowskiego, który również potrafi bardzo skutecznie i bardzo wysoko atakować. Natomiast najwyraźniej taka była taktyka zespołu. Fabian dużo grał przez niskich skrzydłowych, jak i to przyjmujących, jak i to rozgrywających. I chłopaki na skrzydłach naprawdę na wysokim procencie skończyli ten pojedynek, więc prawdopodobnie taka była taktyka zespołu. Ale widać, że drużyna jest mentalnie, fizycznie i technicznie i taktycznie przygotowana do gry na najwyższym poziomie.